Siemanko, siemandero, ogromne pozdrowienia z tego pięknego miejsca, Szwajcaria Kaszubska i jednostopowych miejsc na tym terenie. Miejsc w sumie, z których pochodzę, bo na Kaszubach się urodziłem. Tutaj dokładnie Złota Góra, gdzie co roku odbywa się Truskawkobranie. Na początku oczywiście wielkie, wielkie dzięki, że jesteś również dzisiaj ze mną, ale chciałbym też Ciebie o jedno poprosić. Naprawdę, z serca mocno chciałbym poprosić o Twój komentarz w konkretnym temacie. Chciałbym, żebyś napisał mi w komentarzu, jakie Twoim zdaniem są wady i zalety, pozytywne, negatywne strony pokolenia Z, czyli takich ludzi jak ja, takich ludzi być może jak Ty i młodszych. Jakie są wady, zalety pokolenia Z? Bardzo mi się to przyda, bo ostatnio mocno się nad tym wszystkim zastanawiam, mocno to analizuję, także będę bardzo, bardzo wdzięczny, jeśli napiszesz w komentarzu i oczekuję tych komentarzy bardzo, bardzo dużo i z góry za nie dziękuję. Dzisiaj kolejny dzień mojej podróży. Podróży nie jeśli chodzi o wypoczynek, tylko podróży mojego życia, podróży do sukcesu, podróży do spełniania moich marzeń. Jestem po kilku fantastycznych dniach, tak jak ostatnio opowiadałem, hotel meeting, spotkania z hotelarzami, obserwacje jakichś moich rezultatów, obserwacje moich postępów i też konkretny feedback od ludzi, którzy widzą moje starania. Jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny. No a potem fantastyczny weekend na uczelni Azbiro, gdzie oczywiście nie tylko wiedza biznesowa, nie tylko wiedza i warsztaty od przedsiębiorców, ale też oczywiście niesamowita integracja z rówieśnikami, przedsiębiorcami. Zajebista inspiracja i taka motywacja, żeby działać i lecieć do przodu. Także jestem bardzo, bardzo zmotywowany. Teraz potrzebuję takiego czasu trochę w ciszy, takiego czasu, żeby troszkę się odciąć, bo nowe projekty, nowe zadania, nowe kroki są do pokonania. Parę przeszkód, parę pozytywnych elementów, ale mam niesamowitą energię, żeby w końcu kliknąć, żeby w końcu wszystko to, o czym marzyłem zawsze, zaczęło się dziać. Bo ja jestem człowiekiem, który marzy, który te marzenia spełnia i uważam, że tak trzeba. Nie wiem, może Ty jesteś taką osobą, że Ty nie potrzebujesz się wiele zastanawiać, analizować spędzić w ciszy parę dni, parę tygodni, żeby sfokusować się i pomyśleć nad tym, w którym kierunku pójść, jak to wszystko ugryźć, żeby troszkę przeanalizować. Moim zdaniem jest to bardzo, bardzo potrzebne, bo jeśli cały czas jest tak zwana bieżączka i gonimy za codziennymi tematami, no to nie widzę tutaj tego, żeby się rozwijać. No bo jak masz się rozwijać, skoro cały czas robisz to samo? Wiem, to nie jest łatwe, to jest bardzo, bardzo trudne, żeby znaleźć sobie tydzień, dwa na to, żeby faktycznie sfokusować się na swojej przyszłości i na nowych projektach, ale jest to bardzo potrzebne i ja właśnie niedługo będę w takim klimacie, mimo że dużo tematów się dzieje, to no, trzeba iść do przodu, Tym bardziej, że czas leci, a musisz wiedzieć o tym, że w dzisiejszych czasach, w erze instant, nie tylko ważne jest to, żeby robić coś zajebiście, perfekcyjnie, idealnie, ale bardzo ważne jest to, żeby działać szybko, bo czas bardzo szybko ucieka. Pomysły innych ludzi również się pojawiają, a czym szybciej Ty to zrobisz i czym szybciej Ty będziesz już poprawiać swoje błędy, czym szybciej Ty będziesz się uczyć na błędach, czym szybciej będziesz dążyć do doskonałości w tym, co już rozpocząłeś, tym szybciej osiągniesz sukces. I tak to działa. Także
Rozpoczyna się nowy tydzień, rozpoczyna się powoli sezon letni, także życzę Ci, żebyś miał też czas na taką analizę tego, co się już zadziało przez te pół roku, no bo już za chwilę półrocze, żebyś sobie przeanalizował, żebyś miał na to czas, żebyś zweryfikował, jak to się ma do Twoich celów na ten rok, tak jak ja to teraz robię. No i teraz akurat tutaj w tle nie widać żagli, natomiast to miejsce właśnie słynie ze sportów wodnych i żaglówek. Żebyś nastawił swój żagiel na następne pół roku, no i zapierdzielał, ale z uśmiechem na twarzy, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby z entuzjazmem cały czas działać, pokonywać swoje słabości i osiągać małe sukcesiki. Także teraz czas dla mnie, nie wiem jak dla Ciebie, na lekki fokus. Jeszcze raz proszę Cię o ten komentarz pod filmem, żebyś napisał mi, jakie według Ciebie są wady, a jakie zalety pokolenia Z, młodych ludzi. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. No i oczywiście będzie mi miło, jak też zostawisz łapkę w górę i zasubskrybujesz, bo takich treści tutaj będzie coraz więcej. Ja na razie na to nagrywanie poświęcam mało czasu, bo uczę się tutaj systematyczności, ale za chwilę będę chciał, żeby to wyglądało bardziej porządnie. Także dziękuję Ci, że byłeś ze mną kolejny raz. Pamiętaj, że trzymam za Ciebie kciuki, Ty trzymaj za mnie i jak mogę w jakiś sposób Ci pomóc, wesprzeć, nie wiem, no to możesz zawsze do mnie napisać, będzie mi bardzo miło, bo razem w nas wszystkich siła w młodych ludziach. Lecimy z tematami. Siemandero.